Do Polski nie wpływa zboże z Ukrainy, zapewniał dziś na przejściu granicznym w Dorohusku minister rolnictwa Robert Telus. Cały tranzyt ściśle monitoruje Krajowa Administracja Skarbowa. Komisja Europejska przedłużyła zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i ziarna słonecznika do tak zwanych krajów przyfrontowych. Od dnia dzisiejszego żadne zboże nie będzie rozładowywane w Polsce, jest tylko tranzyt. Zapewniał dziś na przejściu granicznym w Dorohusku minister rolnictwa Robert Telus. Tranzyt jest cały czas nadzorowany przez Krajową Administrację Skarbową. Każda przesyłka, tak tutaj widzimy, każdy wagon jest kontrolowany. Kontrolowany jest poprzez sprawdzanie dokumentów, poprzez kontrole fizyczne, poprzez kontrole przez urządzenia rentgenowskie. Według danych resortu rolnictwa od 2 maja do 5 czerwca do naszego kraju wpłynęło tylko około 25 tysięcy ton zbóż. W porównaniu do tego, co my produkujemy jako Polacy, 35 milionów to naprawdę to nie było dużo. Minister rolnictwa odniósł się też do danych dotyczących eksportu zboża z Polski. Chciałbym to sprostować, te informacje, które gdzieś tam w mediach były podawane, że 800 tysięcy jest po prostu nieprawdą. Przez ostatnie 3 miesiące wyeksportowano z Polski 3 300 000 ton zbóż. To także zasługa wsparcia, jakie trafia do polskich gospodarzy, przekonywał minister Telus. Rząd polski pomaga polskim rolnikom przez dopłaty. To jest taka wielka zachęta. Z jednej strony pomoc utraconych dochodów, bo to wiadomo, że utracone dochody, a z drugiej strony wielka zachęta do tego, żeby to zboże sprzedać. Z naszych szacunków wynika, drodzy Państwo, że od rolników, gdybyśmy porównali od marca do tej pory, skupiono już ponad 56% zboża tego nadwyżki. Mówiliśmy o tych 4 milionach, to 56% to jest z naszych szacunków, które ciągle monitorujemy. Wynika, że na dzień dzisiejszy zostało skupione i to też jest dobra informacja, dlatego że jeszcze mamy do żniw miesiąc czasu. Nasze służby cały czas kontrolują także jakość produktów trafiających z Ukrainy. Takie produkty jak na przykład mięso drobiowe czy zboże paszowe są badane laboratoryjnie. Na wszystkich przejściach granicznych monitorujemy tę sytuację. W Dorohusku ogłoszono też dobrą wiadomość dla hodowców trzody chlewnej. Nasz kraj po latach został uznany za wolny od choroby Aujeszkiego. Tym samym polskie świnie będą mogły trafiać praktycznie do wszystkich krajów Unii Europejskiej.